Witam Państwa po meczu Gwarek Tarnowskiej Góry Rauf Rybnik. Wynik 2-1. Bramki zdobywali Patryk Joachim dla Gwarka, Jan Janik dla drużyny gości. Witam trenerów Rolanda Buchałę i Krzysztofa Górecko i poproszę o wypowiedzi. Witam serdecznie. Na pewno przyjechaliśmy tutaj po meczu pucharowym. Mamy bardzo wąską kadrę. Wypadło nam jeszcze kilku zawodników, którzy na pewno by tutaj nam pomogli w drugiej połowie. Patrząc po przebiegu spotkania, remis przed meczem brałbym w ciemno i nie udało się dowieść tego korzystnego wyniku dla nas. Przegrywamy tutaj po serii czterech zwycięstw. Tak naprawdę było widać w drugiej połowie, że nie mieliśmy już czym straszyć, jeżeli chodzi o zmianę, a chłopaki mieli finałowy mecz z Odrą Wodzisław w nogach i to też było widać, że w końcówce gdzieś siedliśmy. Gratulacje dla gospodarzy i tyle w temacie. Dzień dobry. No my się cieszymy z wygranej, wiadomo sprawa. Wiedzieliśmy od paru dni, że to będzie bardzo trudny mecz. Rów Rybnik, tak jak tutaj trener przed chwilą wspomniał, ostatnie cztery mecze to same zwycięstwa. I przed meczem żeśmy rozmawiali z trenerem i mówiłem mu, że tak naprawdę to lubię grać z takimi zespołami, które poprzednie mecze wygrywają. To jest trochę gdzieś tam w teorii łatwiej. To był bardzo trudny mecz. Każdy chyba widział, że musieliśmy się naprawdę dużo napracować, dużo nabiegać, żeby to zwycięstwo osiągnąć. I to, co się gdzieś mówiło przed rundą, że Rów z ogromnymi problemami kadrowymi, że dużo zawodników odeszło i tak dalej. W Rybniku jest dużo świetnej młodzieży i ta młodzież to dzisiaj po raz kolejny pokazała, że mają serce do walki, grają. Dzisiaj było za mało dla naszej drużyny, bo nasz zespół jest naprawdę też w fajnej dyspozycji. Kolejny mecz, piąty z rzędu, gdzie punktujemy. Fajnie, że wygraliśmy. Gratulacje dla drużyny, gratulacje dla Achima. Zdobył dwie bramki. I pracujemy dalej. Za tydzień trudny mecz wyjazdowy, gdzie też chcemy zapunktować. Dzięki.